rozpoczęły trzy rozbiory Polski, dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię. W 1794 roku próbowano pod wodzą Tadeusza Kościuszki zapobiec trzeciemu rozbiorowi, lecz próba była daremna. A czy pamiętacie, jak walczył pod wodzą Kościuszki? Oczywiście. Kościuszko uważał, że zwycięstwo może przynieść włączenie do walki chłopów i mieszkań. Zebrał więc oddział chłopskiej piechoty. A jaką bronią walczyli? Czy mieli karabiny? No coś tam. Do walki wykorzystywali oni kosy osadzone na sztorce. Dlatego nazywamy ich kosyniera. Może dlatego powstanie kościuszkowskie nie pomogło uratować kraju. Jadę w zawiat przy słonie kijeł. Powstanie kościuszkowskie przeciwko Rosji upadło. To znaczy, że Polacy przegrali z zaborcą. Ale nie myślicie, czy się poddali. Na obszarach dawnej Polski nie mogli działać, bo zaborcy nie pozwalali. Ale za to na obczyźnie wzięli się poważnie do pracy. 3 lata po powstaniu kościuszkowskim we Włoszech zaczęło tworzyć się Wojsko Polskie pod nazwą Legionów Polskich. To właśnie wtedy powstała pieśń Mazurek Dąbrowskiego. Następnym krokiem ku niepodległości było powstanie listopadowe. Do historii przeszło pod taką nazwą, ponieważ wybuchło w listopadzie 1830 roku. A czy wiesz, jak wykończył się ten zryw niepodległościowy? Niestety, klęską. Ciężko było pokonać wroga. Był silny i zorganizowany. Tak, ale przynajmniej zaborcy wiedzieli, że z Polakami to nie przelewki. I tak łatwo, i bez walki się nie poddadzą. Myślicie, że próby przeciwstawienia się zaborcy uchodziły Polakom na sucho. Po powstaniu naszych rodaków czekały represje. Biedny nasz naród, wtedy chyba już całkowicie stracił nadzieję na odzyskanie niepodległości. Wyobraźcie sobie, że nie. Polacy w dalszym ciągu pozostawali nieugięci i marzyli o wolności. Dlatego w 1863 roku zorganizowali kolejne powstanie, które do historii przeszło jako powstanie styczniowe. Niestety, Polacy byli słabo uzbrojeni. Które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją.